Czy ktoś mnie słyszy? Chcemy pokazać, że w systemie potrzebne są zmiany. Zmiany, które stworzą dobry start w życie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, jak i również sam pobyt samego dziecka, bo to dzieci tworzą, będą tworzyć przyszłą Polskę, bo to dzieci będą tworzyć domy, bo to dzieciom tym jest potrzebna miłość, po prostu. Pokazujemy dzieciom wartości rodzinne, integrujemy się we wspólnym własnym towarzystwie, tak? Bo raczej dzieci nasze lubią przebywać razem z sobą, bo wiedzą, że mają taki sam los. I my jako stowarzyszenie organizujemy różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, organizujemy grupy wsparcia dla dzieci, organizujemy grupy wsparcia dla rodziców zastępczych, jak i również grupy wsparcia dla rodziców, w którym jest dziecko z autyzmem. Także wspólnie się wspieramy. No na pewno możemy się spotkać z sytuacją jakichś takich drobnych zaniedbań u dzieci, ale myślę, że to jest sprawa, w której bardzo szybko można sobie poradzić. Oczywiście w momencie takim, jeżeli jest wsparcie i to wsparcie instytucjonalne również. Ta konferencja nasza ma ukazać właśnie tą problematykę, że tych rodzin jest wciąż za mało i że musimy troszeczkę odczarować te rodziny zastępcze, adopcyjne, różne rodzaje rodzin zastępczych, bo przecież mamy ich kilka i właściwie tą konferencję z tego tytułu zorganizowaliśmy. Ja myślę, że konferencja jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o wskazanie ustawodawcom na przykład niezbędnych zmian do tego, żeby osoby, które świadczą pracę na rzecz dziecka wymagającego wsparcia właśnie w formie pieczy zastępczej, mieli odpowiednie rozwiązanie. Zarówno organizacje pozarządowe, jak i przedstawiciele jednostek administracji samorządu, czyli realizatorzy tego zadania w samorządach, będą dzisiaj tutaj mówić właśnie o tych niedoskonałościach, wskazywać, co należałoby zmienić. Oczywiście wiele możemy zrobić sami w naszym mieście. No, od niedawna mamy genialną organizację pozarządową, która tak naprawdę jest organizatorem dzisiejszej konferencji. Ja myślę, że sam tytuł już jest genialny, tak? Czy mnie słyszysz, ja tu jestem. Dzisiaj przygotowywałam na dzisiejszą konferencję prezentację, co robi miasto dla wychowanków pieczy zastępczej, ale cały czas miałam w głowie tytuł konferencji i postanowiłam tą konferencję zrobić ubierając buty wychowanka, czyli nie będę dzisiaj mówiła jak urzędnik, nie będę dzisiaj mówiła jak przedstawiciel organizacji pozarządowej, starałam się wsłuchać w to, co mówią wychowankowie i przedstawić ich po prostu problemy. Trudno określić, które będą najciekawsze, bo wszystkie dzisiejsze wystąpienia są niezwykle ciekawe. Ja spodziewam się chyba największych emocji i największych wrażeń w momencie, kiedy będą przedstawiać swoje stanowisko same rodziny zastępcze. Czyli kiedy będą pokazywać, jak to wygląda z ich strony, nie ze strony urzędnika, nie ze strony systemu, w którym jesteśmy, ale ze strony ludzi, którzy faktycznie realizują te bardzo, bardzo trudne zadanie, jakim jest pełnienie funkcji rodziny zastępczej. My w mieście przygotowujemy w tej chwili program wspierania pieczy zastępczej na kolejną perspektywę kilku lat. Jesteśmy jakby na finiszu i bardzo dobrze się składa, że dzisiaj mamy tę konferencję, ponieważ to jest ten moment, kiedy głosy, które do nas do tej pory nie dotarły, mogą w tym programie zostać ujęte. My na poziomie lokalnym chcemy zrobić bardzo dużo, natomiast oczywiście są rzeczy, których my sami nie rozwiążemy, dlatego tym bardziej cieszę się, że są przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i że ten głos trafi na poziom ministerialny. Może pomoże to w zmianie przepisów prawnych. Rodzicielstwo zastępcze to wyzwanie, ale też pokazanie, że powinniśmy jako społeczeństwo być odpowiedzialni, szczególnie za tych najmniejszych, za tych najmłodszych, którzy nie potrafią sobie sami pomóc. I tego rodzaju konferencje na pewno dadzą nam narzędzia do tego, abyśmy mogli wnioskować o taką zmianę przepisów, która umożliwi szybkie i sprawne działanie, bo dzieci i młodzież to nasza przyszłość, a w momencie, gdy tym najmłodszym nie możemy pomóc od razu w sytuacjach kryzysowych, no to przeżywają traumy, które bardzo długo trzeba potem leczyć. Im lepsze będzie prawo, tym łatwiej i sprawniej będziemy mogli im pomagać.